przystąpił Olimpia Gdańsk do 30 meczu z Puszczą Białowieską? No ja powiem, do każdego meczu drużyny, które ja prowadzę, przystępują z chęcią odniesienia zwycięstwa, bez względu na to, czy to się gra na swoim boisku, czy na wyjeździe. I naprawdę bardzo starannie się przygotowywaliśmy do tego spotkania i postaramy się utrzymać tą zwycięską pasę, bez względu na to, że gramy czy w domu, czy na wyjeździe, będziemy starali się szukać 3 punktów. No Puszcza Niepołomice, no oczywiście oglądałem ich ostatni mecz ligowy z Chojnicianką, oglądałem ostatni mecz z Bełchatowem. I naprawdę jest to, klasa zespołów w tej klasie rozgrywki jest bardzo zbliżona i naprawdę stąd wiele takich zaskakujących po prostu wyników, z tego względu, że zespoły są bardzo wyrównane i na pewno mają zawodników, na których trzeba zwrócić uwagę, tam bardzo dobrze stałe fragmenty wykonuje ofensywny pomocnik Nowak, bardzo dobrze podłącza się w akcje ofensywne Bronowicie, ale na to wszystko jesteśmy przygotowani i miejmy nadzieję, że pokażemy, że mamy więcej jakości niż Puszcza. No nie będę mógł skorzystać niestety z jednego zawodnika, który był zawodnikiem podstawowym w pierwszej kolejce inauguracyjnej. A na razie nie chciałbym mówić, kto to jest, nie chciałbym ułatwiać rywalom zadania, bo wiadomo, że teraz się śledzi wszystko, co w mediach się ukazuje, ale postaramy się zastąpić zawodnikiem, który też jest w dobrej dyspozycji i niedyspozycja jednego zawodnika stwarza szansę innemu zawodnikowi.